nasze działania to są szkolenia i warsztaty jak najbardziej. To są również takie spotkania wojewódzkie, które nazwaliśmy slotami młodzieżowymi. To spotkania, w trakcie których młodzież najczęściej sama prowadzi warsztaty, bądź pod okiem animatorów rozwija swoje umiejętności na wyższym poziomie. To też spotkania, gdzie spotykamy się i rozmawiamy na temat przyszłości młodzieży. Troszeczkę takie duże słowo. Konsultacje, ale faktycznie one się odbywają. To jest... Wygląda, czy ta młodzież ma szansę przebicia i tworzenia swoich pasji. Wydaje mi się, że dzięki temu, że mamy teraz sieć, jest to dużo łatwiejsze. Nie mówię, że jest to niemożliwe, bo to wszystko zależy tak naprawdę od lokalnego środowiska, tego jaka to jest grupa, czy jakich ma partnerów, czy też animatorów, czy osoby, które je wspierają. Natomiast na chwilę obecnej jest to na pewno dużo łatwiejsze, ponieważ no też dzięki tutaj współpracy ta informacja idzie coraz bardziej do samorządów i też do instytucji różnych publicznych, także jest to dużo łatwiejsze w chwili obecnej. A myślę, że to, co jest fajne, to też, że dzięki temu, że projekt był realizowany z właśnie wieloma partnerami, jest to, że ta młodzież też coraz częściej czuje się gospodarzem w swoim terenie. Ja akurat osobiście, jak współpracowałem jako animator z niektórymi grupami, widziałem, jak ona od takich troszeczkę gości w bibliotece, czy w urzędzie, czy w Domu Kultury staje się coraz częściej tak naprawdę współtwórcą programu, czy jakoś osobą, które po prostu działają tam, realizują swoje jakieś inicjatywy.